Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam Was już w kolejnym odcinku. Dzisiaj zakończymy swoją przygodę z czasem pogardy. To robię dzisiaj takie podsumowanie tej książki. No jeśli chodzi o jej sposób konstrukcji, o fabułę, to rozwija ona wątki rozpoczęte w krwi elfów. No Nie przypomina na tego, co... nawet cała narracja nie wygląda tak, jak w opowiadaniach. Teraz Ciri ma poświęcone dwa pełno rozdziały i prawie cały trzeci. Można powiedzieć, że staje się teraz pełnoprawną protagonistką. No zostało to wprowadzone już w ale teraz jest jej jeszcze więcej. No z czasem to w niektórych momentach będzie nawet poświęcone więcej niż Geraltowi. No ale teraz zacznę od streszczenia y, Czasu Pogardy. Nie będzie to bardzo szczegółowe streszczenie, ponieważ treść każdego rozdziału y, przypominałem w poświęconym im odcinkach. Goniąc za plegat, podróżuje z wiadomościami, jakie wymieniają między sobą królowie z północy. Po drodze spotyka Ciri i Yennefer, yy, później wypytujących o nie zbirów, a potem Geralta, który tych zbirów eliminuje permanentnie. W międzyczasie Wiedźmin odwiedza, odwiedza Kodringera i Fena, którzy świadczą, jak to yy, mówią, usługi różne. Dowiaduje się, że Duny, ojciec Ciri, wcale nie pochodził z małych. To Kodrinker informuje go o tym, że zabójcy jadą szlakiem i Ciri. Przy okazji Geralt pyta się jego i Fena o dziecko starszej krwi, no ale tu już wymaga przekopywania się przez elfie przepowiednie. Na razie nie dostaje żadnych informacji. A plegat otrzymuje od Dijkstry wiadomość od króla Dymawenda. Jest tam uprzedzany, aby koniecznie wstrzymać przebierańców, no, ale koniec nie daje rady dostarczyć wiadomości, ponieważ ginie odszczały z Koyatel. Ciri i Enfer docierają do miasta Gorswellen, miasta, które bardzo wiele zawdzięcza czarodziejom i czarodziejkom. Udają się tam do bankiera monara Giancardiego, który oczywiście jest krasnoludem. Przez chwilę rozmawiają w obecności Ciri, a potem posyłają dziewczynę na miasto wraz z klerkiem Fabio Sachsem. Dziewczyna i chłopak zwiedzają miasto. W w końcu wchodzą do namiotu, w którym rzekomo prezentuje się Bazyliszka. Siri od razu rozpoznaje Wivernę. W pewnym momencie potwór uwalnia się z klatki, w której był utrzymany. Siri zabijają za, zabija za pomocą miecza, który zabrał jakiemuś giermkowi, a nim ktokolwiek zorientuje się, co się stało, wsadza mu miecz do ręki Ogosza, że to on zabił Wivernę. Dziewczyna sama wymyka się używając amuletu, jaki daje NFR, ale jego aktywacja zwraca uwagę Tisa i Devry i rektorki szkoły w Aretuzie, którą w założeniu Jennefer, do której w założeniu NFR ma pójść Siri poszukują one uczennic z Aretuzy, które w ramach zjazdu czarodziejów, jaki ma odbyć się na Tanet, były przenoszone do innego miejsca i skorzystały z okazji, aby trochę powagarować. Sytuacja się wyjaśnia, co kiedy zapraszają Jennefer wraz z podopieczną do zajazdu, gdzie wynajęły dla siebie całą łaźnię. Ciri wymyka się i ucieka na farmę w Hirundum, gdzie, jak usłyszała, przebywa obecnie Geralt, wykonując jakieś zlecenie. Po drodze ścigają Dziki Gon, który jest przegoniony przez teleportującą się jenefer. Gerald i Jennefer rozmawiają długo i w końcu się godzą. Udają gozą się na tyle, że, że Wieźmin zgadza się, aby po raz pierwszy udać się z nią na Bal Czarodziejów, który odbywa się na wyspie Tanet. No, znajduje się ona w pobliżu Gorzwelen. W jej trakcie różne czarodziejki i czarodzieje zaczepiają. Geralta, nie tylko oni, także Dijkstra. No W każdym razie później yy, Wiedźmin jest zaproszony na rozmowę przez jednego z najważniejszych Ciarowic, a może nawet najważniejszego, architekta zwycięstwa pod Soden Wilgefort Zorogeven. Wilgefort stoczy z nim drugą rozmowę, w końcu proponuje mu sojusz. Ostrzega go, że wkrótce dojdzie do ostrej walki i że jeśli nie stanie po zwycięskiej stronie, no to na zawsze utraci Ciri. Jenefer, z którą spędza noc, uspokaja go, mówi mu, że w arytuzie nie będzie jej nic zgrozić. W nocy Wiedźmin budzi się i idzie się wypróżnić. Wracając, słyszy jakiś hałas, jest mimowolnym świadkiem przewrotu. E aresztowany jest Arta, aresztowani są Arta Teranowa, a także Francesca Findber. Spiskiem e kryje Filipa e Eilhardt, e która oskarża Wilgeforca wraz z jego sojusznikami e o współpracę z Livgardem. Filipa Eilhard wysyła Geralta wraz z Dijkström. Szpieg wyjawia mu, że chce, aby poprosił Mar Mar Margaretę Till o wydanie mu Ciri. No Geralt nie ma na to ochoty, zaczyna bić Dijkstrę wraz z towarzyszącymi mu zbiorami. Na końcu łamie szpiegowi nogę. W międzyczasie jaskier dostarczał miecze jego i Ciri. Geralt y chce się dostać do pałacu Garstang, bo tam właśnie. Filipa rozkazała zabrać zdrajców, a także żeby sprowadzić neutralnych magów, aby wszystko ustalić. Za pierwszym razem musi się cofnąć, bo jak się okazuje, na wyspę sprowadza Skojatel. Wpada na niego uciekający dorega który dostaje szczel w, w ktani. Kolejny neutralny czarodziej rozwala most. Za drugim razem spada mu na głowę Keira Metz. Dowiaduje się od niej, co się stało. Chociaż początkowo wydawało się, że wszystko idzie zgodnie ze z z planem spiskowców, no to jednak nie wszystko jest takie proste, bo Tissaia de Devri nie chce zaakceptować tego, co zrobiła. W pewnym momencie na scenę wchodzi NFR sprawdzoną w Transcyrii. Dziewczyna mówi, że wojska Lyry i Edirn zaatakowały Nilfgaard, a ten odpowiedział wkraczeniem armii na ich tereny. Dodatek zamordowany został król Redani Wizimir. Dalszy wypadków znamy w zarysie, ale w każdym razie w pewnym momencie Tissaia Devry zdjęła nałożoną w pałacu blokadę, a także odblokowała dwimeryt, jaki nałożeni mieli spiskowcy, bo to jest materiał, który tłumi zdolności magiczne. No i dochodzi do walki, a Francesca Findeber wypuszcza wtedy ukrytych w podziemiach Skojatel. No, przebywają pojawiają się także Ryans i Kahir Ebb Jennefer każe Ciri uciekać. Ta wymyka się Rajensowi z Koyatel, ale wpada w ręce Artauda Terranowy. Zostaje on jednak najpierw zatekony przez Filipę Eilhart pod postacią sowy, a następnie wykańcza go Wiedźmin. Krali Ciri uciekają. Wiedźmin mówi jej, żeby biegła przodem. Ciri zostaje dogoniona przez czarnego rycerza z Cintry, ale ciężko go rani, ale nie zadaje decydującego ciosu. Następnie pojawiają się Skojatel, y, y, Kachir, bo to on jest tym szkjatym rycerzem. Y, stara się im ich namówić, aby y, pobiegli za nią, no ale nim zdążył cokolwiek przedsięwziąć, pojawia się wiedźmin, który wszystkich zabija. Ciri wchodzi do wieży. Nadlatuje Wilgefortz. Walczy z Geraltem i go pokonuje. Na koniec y, ciężko prowadząc go przytomności i y, y, nogę. Wiedźmin jest uratowany przez, Tisaje, przez Tris Merigold, która z pomocą Tisai i reportuje teleportuje go do Brochilonu. W międzyczasie giną Kodringer i Fen. Giną zamordowani w pożarze. To znaczy, Kodringer jest najpierw zabity sztletem, a Fen później spalony żywcem. Jaskier odwierdza Geralta w Brokilonie. Opowiadam o przebiegu wojny. Nilgard pokonał Edirn i Illyrię. Temmeria zawarła z Nilgardem pakt do nieagresji, a Kedłen zajęło część Edirn. Redania jest w chaosie po śmierci króla Zimira, więc także nie może podjąć żadnych działań. Powstało państwo wolnych elfów w Dolinie Kwiatów Dol Blatanna. Jego królową została Francesca Findber. Sytuacja jest wciąż jednak tragiczna, ponieważ z rozkazu cesarza Emera. Komenda mają kontynuować walkę, aby dezorganizować północne królestwa. No królowa ma się od, oficjalnie od nich odciąć. W Nilgardzie Nilgar pojawia się osoba przedstawiona jako Ciri. Emry natychmiast orientuje się, że nią nie jest, ale na razie zamierza podtrzymywać iluzję. Poleca sławnemu astrologowi odnalezienie Ciri, Cirilli, no a także Vatir Derido, czyli szef szpiegu, dostaje polecenie znalezienia Kahira. I dostarczenie go, a także, a, a Stefanska ma znaleźć siedzibę w Geralt dowiaduje się czegoś o Ciri, prawdopodobnie tego, że przebywa w Nilgardzie i wyrusza. Jaskier jedzie z nim. Jak się okazuje, prawdziwa Ciri wylądowała na pustyni. No nie ma na nie, nie, niemalże niczego. Świeci niesamowicie gorące słońce. No i wszystko z, z się że nie będzie miała szans przeżyć, ale natrafia na młodego jednorożca. Znajdują wodę. Razem współpracują, podążają dalej, szukając kolejnego źródła. I właśnie podczas tych poszukiwań wpadają w pułapkę zastawioną przez pustynnego potwora. No, podczas walki udaje im się go zabić, ale jednorożec zostaje ranny. Yy, ta na się pogarsza, ponieważ potwór jest jadowity. Ciri, zrozpaczona i, i zdesperowana, sięga po magię ognia. U, udaje jej się przyzwać deszcz, jak i udaje jej się uleczyć jednorożca. No ale ukazuje jej się wizja. Widzi w niej młodą, czarnowłosą kobietę. To Falka. Zachęca na Ciri, by odpłaciła wszystkim za całe zło, jakie zostało jej wyrządzone. Początkowo w wizjach, które widzi Ciri... Są osoby, które ją w jakiś sposób skrzywdziły, No tutaj na przykład Vilgefortz, czy też Nilfgaardczycy, ale potem zaczynają się pojawiać też osoby, wobec których żywi ciepłe uczucia, jak Fabio Sachs, czy nawet Wiedźmin. W końcu, pomimo namów Falki, Ciri odrzuca swoją moc, mówi, że się jej wyrzeka. Traci przytomność. Nad jej losem dyskutują jednorożce. Niektóre chcą, niektóre chcą ją zabić, inne nie. W końcu decydują się po prostu pozostawić ją jej losowi. Na pustyni znajduje ją grupa nazywana łapaczami, ale wszyscy słuchają rozkazów nitwgradzkiego rycerza. Jednak ten ginie w walce z przedstawicielem wrogiego rodu. Więc, popatrz, z okazji i zamierzają ją sami dostarczyć do rąk prefekta, ponieważ no, cały Nilfgaard oczywiście szuka Ciri. Trafiają do osady, gdzie w Nilfgardcy osadnicy. W Karczmie spotykają swoich znajomych Nisirów, którzy ujęli Kajlecha, członka bandy szczurów. Po pewnym czasie członkowie bandy wpadają do środka. Ciri pomaga, ratuje Kajlechowi życia, i później ucieka z nimi. Ostatecznie szczury przyjmują Ciri do swojej grupy. W nocy Kejlech próbuje ją zgwałcić, ale zostaje powstrzymany przez misyl, która w sumie robi to sama. Rano Ciri idzie się umyć. Płacze, ale czuje też, że w końcu nie jest już samotna. Na sam koniec yy, Stefan Skelen rozmawia z prefektem, yy, któremu yy, żołnierz, który przeżył atak szczurów. Opowiada o tym, że teraz szczurów jest siódemka. Prefekt chce, by może na wszelki wypadek zachować siódmą dziewczynę przy życiu, ale Stefan Skel mówi, że nie, że trzeba zabić wszystkich. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi na temat czasu to że to jest książka dość nierówna. Generalnie początek i takie stopniowe budowanie napięcia, nawiązywanie, czy też może raczej kontynuowanie kolejnych wątków z kwielfów jest bardzo dobrze. I sam punkt kulminacyjny, którym jest zjazd na TANET i przewrót, również moim zdaniem są znakomite. Natomiast dwa końcowe rozdziały, które opisują perypetię Ciri po tym, jak weszła w portal w Mewy, podobają mi się mniej. Uważam, że są trochę za długie i chyba też gorzej napisane. No już w ostatnim rozdziale trochę mówiłem o tej scenie, pomiędzy miscel Ciri. Trzeba jakoś omówić tę książkę, zwrócić uwagę na takie rzeczy, które są według mnie istotne lub które mi się podobały lub zapadły w pamięć. Może zacznę od jakichś tam relacji, o postaci i relacji pomiędzy nimi. No jak chodzi o samą relację Ciri i Geraltu, i nie ma w tym sensie, że oni ze sobą spędzają bardzo niewiele czasu. Natomiast Ciri odgrywa tą kluczową rolę pośrednika, w ponownym zawiązaniu się w związku między Wiedźminą i Czarodziejką. I to można powiedzieć, że ona jakby bierze ich relacje na wyższy poziom, na poziom, na którym dotychczas nie była. Dochodzi do tego, że nawet nawzajem obydwoje na głos wyznają sobie miłość. Oczywiście oni obydwoje się kochali, no już wystarczy. Co do Wiedźmina, to raczej chyba nie było wątpliwości. Natomiast. Jennifer miała wolności tego uczuć, ale sama na przykład celowo podbijała stawkę za jego zlecenia. Ale dzięki Ciri, dzięki tej zyskanej córce, są w stanie jakby bardziej sobie zaufać, być sobie bardziej otwarci. No i to jest właśnie ten zabieg, który zastosował Sapkowski. Zbudował taką iluzję, że w sumie może wszystko mogłoby być dobrze, a potem wszystko się wali, wszystko. Zresztą no można powiedzieć, że to jest właśnie schemat tej książki, to znaczy ten czas pogardy, tytułowy czas pogardy to właśnie to robi, zabiera ludziom wszystko. Tak właśnie na przykład powstała banda szczurów. Mieli swoje życia, no ale wojna i przemoc zabrały im je. No i oni później postanowili się za to mścić. No i te wspólne doświadczenia oczywiście ich w pewien sposób cementowały, a także podobne doświadczenia, jakie przeżyła Ciri, sprawiła, że szczury przyjęły ją do siebie. No ale właśnie, przejdźmy do Ciri, bo to właśnie ona zachodzi przemianę w tej książce, chyba największą. Bo w przypadku Geralta to no, można mówić o zmianie, ponieważ no, droga od szczęścia do y, rozpaczy i złamanej nogi w kilo jest długa ale powiedziałbym, że można uznać go za tą samą postać. No w przypadku Ciri no nie, nie, chyba nie. Wydaje, no nie. Z pewnością jest kim innym na końcu książki niż na początku. No na początku jest wciąż dość buntowniczą, chociaż bardziej ufającą jenefer i nieco rozwydrzoną dziewczyną. A kończy jako ktoś, kto miał przeżył kolejne, bo po rzezi cintry, yy, traumatyczne przeżycia... No i teraz ym, przestaje się wahać przed zabijaniem. Nie jesteśmy może świadkami jeszcze pełnej jej przemiany w, no nazwijmy to falkę, ale możemy być świadkami tego procesu, który do tego prowadzi. No mamy tu zapewnienie od Jenefery i Geralta, że nigdy jej nie zostają, że zawsze będą ze mną. Można powiedzieć, że Jenefery łamie je dwa razy. No najpierw mówiąc, że oddają do szkoły w Aretuzie, co Ciri utraty jako oszustwo, no a później, gdy ją. Wysyła i każe jej uciekać. Co to by było ciekawe, czemu Jennifer nie mogła z nią iść. No to samo dotyczy się Geralta, który też obiecywał, że będą razem, no a w siłą że zostaje rozdzieleni. No to oczywiście nie była wina, w przynajmniej w większej mierze to nie była wina Czerodziejki i no ale z perspektywy Ciri jest jaka jest. I nawet trudno jej się specjalnie dziwić. Zwłaszcza wtedy, gdy znajduje się sama na pustyni i gdzie przeżywa cudem. No bo chyba. W tych kategoriach można rozpatrywać pojawienie się jednorożca. Ale, no, ale jeszcze tu, jeszcze na pustyni, pomimo tego wszystkiego, co przeżyła, pomimo napełnienia żalom i goryczą, wciąż wykazuje się empatią. To widać, gdy. bo to właśnie kierując się empatią uleczyła no nazwijmy go prościej, jak go nazwać, Syrii Konika. Dlatego sięgnęła pomoc ognia. Nie po to, żeby że poczuła potęgi. Mało tego. Gdy ta potęga zaczęła ją przerażać, gdy nakazali zemścić się na Geralcie, na przykład, to ją odrzuciła. Czyli tu można powiedzieć, że Ciri zachowała swój kościec moralny. Zresztą między innymi z tego względu jest, a raczej przede wszystkim z tego powodu została oszczędzona przez jednorożcę. Nawet później, w trakcie, gdy ze szczurami ucieka z karczmy, wciąż ma zawahania, wciąż nie jest w stanie zabijać, a gdy kogoś ciała, to prześladowało ją to później długo. No ale to się, to się zmieniło, ponieważ, jak wynika z opisu żołnierza na samym końcu książki, no to, wtedy, żeby jego ciąć się już nie wahała, czyli można powiedzieć, no, nauczyła się zabijać. Oczywiście została do tego zmuszona przez okoliczności. Staje się falką w tym sensie, że tak ją nazywają inni członkowie bandy. Swoją drogą, jeśli się doczyta tylko do czasu pogardy, no to nie ma żadnych postaw, by wątpić w to, że to falka, że w Cylii płynie krew falki. No bo mamy tutaj i źródło Kodringera, który mówi o tym, że. który znajduje jakiś dokument, który o tym mówi. Mamy właśnie wizję falki na pustyni, i mamy jeszcze jeden fragment. Zanotowanie tam klątwy falki, która mówiła, że z jej krwi narodzi się mściciel. Wszystko się zgadza, prawda? No a co do falki, no to nie wiemy może dużo. Wiemy tylko, że była przywódczynią dość brutalnej rebelii. Wspomina Wilkefort, że wciąż pali się jej kukły. No a Jennefer i Margarita porównują działania z i oddziałów specjalnych w służbie króla Edirn. Do tego, co robiły oddziały podlegające tej właśnie dziewczynie. Co do Gryalta, to przeżył upadek równie bolesny jak ten Ciri. No, ale on po, po, i też mu się zawalił świat, ale no, różnica jest taka, że on jest po pierwsze widzimy a po drugie dorosłym mężczyzną. Ale to, co się mu stało, dobrze podsumowała Adriada, która mówiła, lub zdawało się jaskrowi, że do niego mówiła, w Brochilonie. Otwarcie mówi, że stracił wszystko. Ciri, czyli córkę, ukochaną kobietę, a nawet władzę, władzę w prawej nodze. No. To jest właśnie ten, ta tragedia w tej książce takie najbardziej uderzające zderzenie. Że ledwo, ledwo wydawało się, że wszystko może zacząć się układać i to wszystko się wali tak kompletnie. Ta decyzja o podążeniu, o próbie ratowania Ciri jest przecież szalęcia, beznadziejna. No straszyń, straceńcza misja. No, zwłaszcza, że nawet nie wiedzą tak naprawdę, gdzie jest. No, Na 1 nie chce się już specjalnie znęcać, trochę mówiłbym gdzieś o błędach, jakie popełniła ze szczwasza, że uważam, że jednak w dużej mierze usprawiedliwia ją to, że namówiła ją do przyprowadzenia Ciri do Garstangu Tisaya Devri, no, z którą z pewnością darzyła wielkim szacunkiem. Zresztą wiemy przecież też, że gdyby Wiedźmin nie ma skrupułów i po prostu wyśką się do kwiatka, historia świata potoczyłaby się inaczej. Może i też historia Ciri, Geralta i Yennefer. No tak wracając do postaci, no to tutaj takim głównym przeciwnikiem jest już Vilgefortz, nie Ryan, jak wcześniej, tylko Vilgefortz. Cóż, no to wydaje się całkiem interesujący. Inteligentny, wygadany... Potężny, wiemy, że pokonał Wiedźmina, chociaż z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę, że dość szeroko się wypowiedziałem na temat tego ich walki, więc może nie będę tu wchodził w szczegóły. W każdym razie muszę powiedzieć, że tutaj się wyda ciekawszy niż będzie ostatecznie. Ale chciałbym jeszcze przytoczyć postaci drugiej i trzecio-planowe, no bo na przykład mamy tu tragiczną historię Tisa i Devri, Mamy Keire Metz, której rozmowa z Geraltem jest, no, bo nawet dość zabawna, mamy Fabio Zachsa. Albo na przykład nawet nieziółka Berniego Hofmajera. Pojawia się zaledwie na paru stronach, a jednak zapada w pamięć. No, oczywiście w tej książce no, mamy tak. Y, kilka takich ważnych elementów, ale dość dużą rolę odgrywa polityka. No, ona już była obecna w krwi Elfów, a można nawet powiedzieć, że wcześniej, bo w końcu wojna jest przedłużeniem polityki, a, a świat Syrii zawalił się pod wpływem Ludwigardu atakującego Cintrę. No i tutaj paralele z drugą wojną światową są bardzo czytelne. No dochodzi do tego nawet, że Foltest wprost cytuje słowa Neville'a Chamberlaina. No mamy też nawiązanie do prowokacji gliwickiej i do paru jeszcze innych rzeczy. No jeśli chodzi o takie budowę elementów świata, no to trochę że też dowiadujemy. Dowiadujemy się pewnych szczegółów, pewnych tak wyrywkowo, ale jednak jak powstała, jak opanowano magię, jak kształtowała się kapituła czarodziejów, czyli struktura, która zostanie niezdmuchnięta przez, można powiedzieć, czas pogardy, czy też mówiąc wprost, przez zdradę Vilgefortza. No obserwujemy też zjawisko zwane Yy, dzikim gonem, o którym już było wspomniane, chociaż jeszcze nie ma wielkiego znaczenia. No, jak mówimy tak o magicznych istotach, no to spotyka, oczywiście pojawia się też jednorożyt. Tu mamy takie dość typowe dla Słapkowskiego wykrzywienie yy, tych różnych legend. No, bo oczywiście według legendy jest mówione, że jednorożce przyjdą do dziewicy. Yy, wiemy już, że Słabkowski ustami na drwi z tych wszystkich przesądów, że na przykład dziewica nie może rzucić czarów albo że. Jednorożce zainteresuje się akurat dziewicą. No, w, w, w ogóle widzimy, że te jednorożce to nie są tutaj takie jednoznaczne dobrze, dobre postaci, dobre stworzenia. No, w końcu dość otwarcie debatują o zabiciu Ciri. I w sumie nie wiem, czy wszystkie są 100% przekonane do tego, by ją oszczędzić. Nie sposób nie wspomnieć o tragicznym losie elfów. Teoretycznie osiągnęli sukces. Mają swoje królestwa, swoją ziemię. No ale de facto nadal Francesca Findiber pomimo tego, że jest królową nadal jest na łasce nie MR, emyra i musi zgodzić się na śmierć Elfiej młodzieży, czyli jedynej, która może jakby przedłużyć ich istnienie. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć o takim zabiegu narracyjnym. Gdy Jaskier opowiada w Brokilonie Geraltowi o tym, co się dzieje, co stało się, jak, jaki był przebieg wojny, no to narracja przenosi do osób to zaangażowanych. Więc jesteśmy na przykład na dworze w Temerii, gdy Foltest akceptuje propozycję Emyra, dotyczącą rozejmu. Mamy Petera Ewertsena, który ma wywieźć jak najwięcej rzeczy z terenów Edirny i Liry, nim zostaną spalone przez wojska. No, a mamy nawet samego Emyra, który wydaje polecenia Skelnowi i Derrida, który deklaruje, że zawsze rozpoznałby Ciri. Czyli można z tego wnosić... No to mam kolejną podpowiedź, że Emry nie jest tym, tym za kogo się podaje. No, tak gdybym miał wymienić takie najbardziej pamiętne dla mnie momenty z tej książki, to jest tego sporo. Oczywiście Balnatanet ogólnie ze wszystkimi intrygami, rozgrywkami, z całą, powiedzmy, ornamentyką, z całym rytuałem, jaki mu towarzyszy. No, ogólnie uważam, że to jest znakomicie napisany fragment. Samobójstwo Tissa i De Vries. ten moment, gdy czuje, że zawiodła zwykłych ludzi. No bo, co by nie mówić, to dość przyłożyła się do sukcesu Nivgardu, chociaż oczywiście nieświadomie. Walka Geralta z Vilgefortem to kolejny jest, można powiedzieć, tragiczny, zły, niemiły, nieprzyjemny fragment, no ale jest dobrze napisany, co by nie mówić. No, rozmowa Geralta z Korninkerem i ich, powiedzmy, wymiana światopoglądów no czy też, no, jest tam kilka takich y, y, uwag, które się pamięta, jak na przykład na stwierdzenie, że Geralta, że wybawia od pomocy głównie synów, bo mających kłopoty, biedaków na nich nie stać, no to odpowiada, że biedaków w ogóle na nie stać, bo dlatego właśnie są biedakami. No też ten opis, o którym już wspomniałem, Driariady, opisujący Geralta w Blokilonii, jak to wszystko stracił, Yennefer, y, rozmawiająca z Molnarem i tutaj zwłaszcza mi pamięci ten fakt, że właśnie Pomaga Geraltowi, to znaczy, że celowo podbija ceny jego zleceń. No to dla mnie dość jednoznacznie dowodzi, że nie ma wątpliwości co do uczuć czarodziejki wobec Geralta. Walka Geralta ze zbirami, którzy podążają za Jenna Freyciria, zwłaszcza ta jego y, końcowa deklaracja, żeby y, kamraci tych, co zginęli, oglądali się za siebie. Zresztą przytoczę niedługo ten cytat. Emhyr Deklarujący, że rozpozna prawdziwą Ciri nawet na końcu świata. Daje do myślenia. Jaskier, odpowiadający op Ciri, o czym rozmawiałem, Gerald Jenefer, raczej interpretujący, o czym rozmawiają, prawdopodobnie dość trafnie. No także rozmowa Jaskera i Berniego no, Hofmeiera. Mamy tu takie na przykład zabawne momenty, jak to, że zainteresowany elektrycznością syn Niziołka nazywa się Franklin. No, w pamięć zapada też śmierć Kodingera i Fena, zwłaszcza opis kota, który z pogardą patrzy na ludzi pędzących ku płomieniom. To jest taki bardzo koci uczynek. No i też na koniec Geralt, który gdy dowiaduje się o tym, co zrobił Henselt, yy, zaczyna rozumieć, że yy, zaczyna twierdzić, że neutralność jest zazwyczaj podła i że w ogóle wszyscy mieli rację w temacie neutralności i wysyństwa, tylko on, głupi, chroniczny wiedźmin, nie miał racji. No jest to gorzkie, ale jest też i... zapada w pamięć. Nim przejdę do podsumowania, no to poprzytaczam jeszcze może po cytacie z każdego z rozdziałów. Niekoniecznie są to najlepsze cytaty, ale te, co akurat wpadły mi w około i które wybrałem, no... Generalnie nigdy za wiele cytowania Sapkowskiego, ale gdybym miał wszystkie wartościowe cytaty przytoczyć, no to podejrzewam, że ten odcinek by tak. No, ze dwie godziny mógłby potrwać. Może nawet dłużej. No to zaczynam. Nikt się nie poruszył ani nie krzyknął. Do izby wszedł białowłosy. Miecz, który trzymał w ręku, zręcznie wsunął do pochwy na plecach. Zbliżył się do kontuaru, nawet spojrzeniem nie zaszczycając leżącego na podłodze trupa. Gospodarz skurczył się. Niedobrzy ludzie, powiedział chrapliwie Białowłosy. Niedobrzy ludzie umarli. Gdy przyjedzie Bailiff, może się okazać, że była nagroda za ich głowy. Niech się zrobi, co uważa za stosowne. Gospodarz skwapliwie pokiwał głową. Może się też zdarzyć, podjął po chwili Białowłosy, że o los tych niedobrych ludzi zapytają ich kamraci albo druchowie. Tym rzeknij, że pokąsał ich wilk. Biały wilk. I dodaj, żeby często oglądali się za siebie. Pewnego dnia obejrzą się i zobaczą Wilka. No, to zdanie jest, można powiedzieć, trochę nietypowe dla takiego dla, dla geralta bo bardziej typowe dla takiego twardego, męskiego bohatera fantazy. No ale po pierwsze bardzo mi się podoba, a po drugie pokazuje też determinację Wiedźmina na jego pragnienie, by ochronić Ciri. No to teraz drugi rozdział. Ha! powiedział bernie Hofmeier. — Toś mi się tedy widzi, że w czasie tego zjazdu będzie natane dłyskać i grzmieć nie gorzej niż w czas burzy. Możliwe, ale co to nas obchodzi? Ciebie nic, rzekł ponuro Miziołek. Bo ty jeno na lutni brzdąkasz i, i piejesz. Patrzysz na świat dokoła i tylko rymy widzisz i nuty. a nam tu jeno za ostatnią niedzielę konni dwa razy kapustę i rzepę kopytami stratowali. Wojsko goni za wywiórkami, wywiórki kluczą i zmykają, a jednym i drugim przez naszą kapustę droga wypada. Nie czas żałować kapusty, gdy płonie las, wyrecytował poeta. Ty jaskier, Bernichow Majer spojrzał na niego krzywo. Jak coś powiesz, to nie wiadomo, płakać, śmiać się, czy w życie kopnąć. Ja poważnie gadam i to ci powiem, że paskudny nadszedł czas. Przy gościńcach palę szubienice na polanach i produktach trupy. Psia mać, ten kraj musiał tak chyba wyglądać za czasów falki. Jak tu żyć? W dzień przyjadą królewscy ludzie i grożą, że za pomaganie wywiórkom wezmą nas w dyby, a na co zjawiają się elfy, i spróbują im pomocy odmówić. Zaraz poetycznie obiecują, że zobaczymy, jak noc przybiera czerwone oblicze. Tacy poetyczni są, że wyżygać się, się można. I tak nas wzięli dwa, w dwa ognie. Ogólnie bardzo lubię ten fragment. I to, to prawda, ta parafraza Jaskra i reakcje Berniego, bo szczerze mówiąc, to w tym kontekście zdecydowanie Jaskra zasłużył na kopniaka w tyłek. Podoba mi się także to, że Sky różni od ludzi króla, tylko to, że są bardziej poetyczni, ponieważ de facto grożą tym samym. No dobrze, teraz przy, o, przypominamy tanet. O, tu było z czego wybierać. Przyszedł czas, bym się zrehabilitowała. Jutro dam ci tego rajensa. Nie przerywaj, nie rób min. To nie jest żaden zakład stylu Dikstry. To obietnica, a ja dotrzymuję obietnic. Nie, żadnych pytań, proszę, zaszekaj do jutra. Teraz zaś skup, skupmy się na kawiorze i banalnych ploteczkach. Nie ma kawioru. Jedną chwilę. Rozejrzała się szybko, poruszyła dłonią i wymruczała zaklęcie. Srebrne naczynie w kształcie wygiętej w skoku ryby natychmiast wypełniło się ikrą zagrożonego wymarciem i siotra łopatonosego. Wiźmin uśmiechnął się. Można najść się iluzją? Nie, ale snobistyczny smak można nią mile poechtać. Skosztuj. Hmm, rzeczywiście. Zdaje mi się smaczniejszy niż prawdziwy. I nie tuczy, rzekła do mnie czarodziejka, skrapiając sokiem z cytryny kolejną kopiastą łyżeczkę kawioru. Czy mogę cię uprosić o kieliszek białego wina? Służę. Filipa, słucham cię. Podobno konwenans e, zabrania rzucania tej zaklęć. Czy zatem nie byłoby bezpieczniej zamiast iluzji kawioru, wyczarować iluzję samego smaku, samo wrażenie? Przecież potrafiłabyś. Oczywiście, że potrafiłabym. Filipa Eilhart spojrzała na niego przez kryształ kielicha. Konstrukcja takiego zaklęcia jest prostsza od konstrukcji cepa. Ale mając tylko wrażenie smaku, Stracilibyśmy przyjemność, której dostarcza czynność. Proces, towarzyszący mu rytualne ruchy, gesty, towarzysząca temu procesowi rozmowa, kontakt oczu. Ucieszę cię dowcipnym porównaniem. Chcesz? Słucham, ciesząc się z wyprzedzeniem. Wrażenie orgazmu też umiałabym wyczarować. No, tak jak powiedziałem, było wiele statyw do wyboru, to... a ta wypowiedź jest no cóż, mocna. Na schody wbiegł zdyszany Jaskier. Zobaczył, co się dzieje i zbladł jak papier. – Geralt! – wrzasnął po chwili. – Ciri zniknęła! – Nie ma jej! – Spodziewałem się tego. Wiedźmin zdzielił kijem kolejnego rydańczyka, niechcącego leżeć spokojnie. – Ale dajesz na siebie czekać, Jaskier. Mówiłem ci wczoraj, gdyby coś się stało, masz w dyrdy lecieć do aretuzy. Przyniosłeś mi mój miecz? – Obydwa! – Ten drugi to miecz Ciri, idioto! – Geralt grzmotnął drabał usiłującego wstać zagawy. Za nie znam się na mieczach, wysapał poeta. Na bogów, przestań ich tuc. Nie widzisz rydańskich orłów? To ludzie króla Zmira. To oznacza zdradę i bunt. Za to można trafić do lochu. Na szafot, zabył Dijkstra, dobywając sztyletu i zbliżając się chwiejnym krokiem. Obaj pójdziecie na szafot. Więcej powiedzieć nie zdążył, bo upadł na czworaki, palnięty w, palnięty w bok głowy ułomkiem drzewca korseki. Łamanie kołem, ocenił ponuro Jaskier, poprzedzone szarpaniem gorącymi kleszczami. Wiedźmin kopnął szpiega w żebra, Dijkstra przewrócił się na bok jak ubity łoś. Świartowanie ocenił poeta. Przestań, Jaskier, dawaj oba miecze i zjeżdżaj stąd, ale szybko. Uciekaj z wyspy, uciekaj jak najdalej. A ty? Wracam na górę, muszę ratować Ciri i Yennefer. Dijkstra, leży grzecznie i zostaw w spokoju sztylet. – Nie ujdzie ci to płazem – wydyszał szpieg. – Sprowadzę moich. pójdą za tobą. – Nie pójdziesz. – Pójdę. Mam na pokładzie spady pięćdziesięciu ludzi. – A jest wśród nich cyrulik? – Geralt zaszedł szpiega od tyłu, schylił się, chwycił go za stopę, szarpnął i skręcił raptownie i bardzo mocno. Chrupnęło. Dikstra zawał i zemdlał. Jaskier wrzasnął, jak gdyby, to nie był, jak gdyby to był jego własny staw. To, co zrobią mi po ćwiartowaniu, mruknął Wiedźmin, to już mnie mało obchodzi. Powiedziałbym, że ta scena jest taka dość typowa dla Sapkowskiego, bo z jednej strony mamy oczywiście scenę dość brutalną, ale z drugiej strony tak przedstawioną w nieco taki dowcipno-ironiczny sposób, no gdy mamy to porównanie szpiega, który pada jak ubity łoś, czy ogólny sam ton tej rozmowy i czy też to podsumowanie Geralta, albo Jaskier wymieniający kolejne kary, no. Bardzo podoba, mi się, bardzo podoba mi się ten dialog. No dobrze. Swoją drogą, ta cała sytuacja musiała też się spodobać ludziom z CD Projektu, skoro w zasadzie powtórzyli ją w Wiedźminie 3. No dobrze, no to dochodzimy już do piątego rozdziału. Wycofajmy komanda z Temery, Redeni i Kedwen, zaproponował Białowłosę Wycofajmy wszystkich walczących z ludźmi z Kojatel. Jesteś teraz królową, Enid. Oni posłuchają twego rozkazu. Teraz, gdy mamy już nasz własny spłochetek ziemi, ich walka nie ma sensu. Ich obowiązkiem jest teraz wrócić tu i bronić Doliny Kwiatów. Niech walczą jako wolny lud w obronie własnych granic. A teraz zginą, jak rozbójnicy po lasach. Elfka opuściła głowę. Emr nie wyraża zgody, szepnęła. Komanda mają walczyć nadal. Dlaczego? W jakim celu? Filawander aepfidal Fidal wyprostało się gwałtownie. Powiem ci więcej, nie wolno nam ich wspierać i pomagać im. To był warunek Foltesta i Henselta. Temeria i Kedwen będą respektować naszą władzę nad Dolblatanna, ale tylko wówczas, gdy oficjalnie potępimy walkę wiewiórek i odetniemy się od nich. Te dzieci umierają stokrotko, umierają co dnia, giną w nierównej walce. Po tajnych układach ze myrem ludzie rzucą się na komanda i zgniotą je. To są nasze dzieci, nasza przyszłość, nasza krew. A ty mi oznajmiłeś, że mam się od nich odciąć? Kweselna albedikette, Enit. Karen, Anne en Weyne? Motyl zbił się do lotu, zaczepotał skrzydełkami, poleciał ku oknu, zawirował, porwany prądami upalonego powietrza. Francesca Findeber, zwana Enit Angleanna. Nigdy czarodziejka, obecnie królowa Enseide wolnych elfów, uniosła głowę. W jej pięknych, błękitnych oczach błyszczały łzy. Komanda, powtórzyła głośno, muszą nadal prowadzić walkę, muszą dezorganizować ludzkie królestwa, utrudniać przygotowania wojenne. Taki był rozkaz Emyra, a ja nie mogę przeciwstawić się Emyrowi. Wypaść mi, filavandrel. Filavandrel Alp Fidal spojrzał na nią, ukłonił się głęboko. Wypaczam Enid, ale nie wiem, czy oni wypaczą. No tu mamy właśnie przedstawiony ten tragizm sytuacji elfów. Nie wymają mają swoją ziemię, ale coś z tego? Nic. Ich przyszłość, jak tu to, to ujął Filawandrel, będzie ginąć będzie zabijana. A swoją drogą, to tak teraz, jak jeszcze raz przeglądałem 3, 4, 5 rozdział w poszukiwaniu cytatów, no to znalazłem naprawdę mnóstwo warto ich przytoczenia. Ogólnie to tylko potwierdza, że te rozdziały są naprawdę znakomite. Naprawdę są, stoją na rewelacyjnym poziomie pod względem prozy, fabuły. No, moim zdaniem to jest absolutnie światowa czołówka. Supy obłożone wiązkami chrustów znoszą się Aż pogorejący, poznaczony wstęgami dymu horyzont. Przy najbliższym słupie przykrępowana łańcuchami, stoi Tris Merigold. Dalej Margarita Lawantil, matka Naneke, Jarę, Fabio Zaks. Nie, nie, nie. Tak krzyczy czarnowłosa. Śmierć wszystkim, odpłać im wszystkim, pogardzaj nimi. Oni wszyscy skrzywdzili cię albo chcieli cię skrzywdzić. Mogą kiedyś zechcieć cię skrzywdzić. Pogardzaj nimi, bo nadszedł nareszcie czas pogardy. Pogarda zemsta i śmierć, śmierć całemu światu. Śmierć i krew. Krew na twoim ręku, krew na twojej sukience. Zdradzili cię, oszukali, skrzywdzili, teraz masz, masz moc. Mścij się. Usta jenefer są pocięte i rozbite. Roczą krwią na jej rękach i nogach okowy, ciężkie łańcuchy przymocowane do mokrych i brudnych ścian lochu. Zgromadzony dookoła, dookoła szafotu tu wrzeszczy. Poeta Jaskier kładzie głowę na pniu. Błyska w górze ostrze katowskiego topora. Zgromadzeni pod szafotem ulicznicy rozwijają chustę, by złapać na nią krew. Wrzask tu mu guszy uderzenie, od którego trzęsie się rusztowanie. Zdradzili cię! Okłamali i oszukali! Wszyscy! Byłaś dla nich marionetką, byłaś kukiełką na patyku. Wykorzystali cię, skażeni na gód, na palące słońce, na pragnienie, na poniewierkę, na samotność. Nadszedł z pogardy i zemsty. Masz moc. Jesteś potężna. Niech cały świat zadrży przed tobą. Niech cały świat zadrży przed starszą krwią. Na szafot wprowadzają Wiedźminów: Wesemira, Eskela, Coena, Lamberta i Geralta Geralt słania się na nogach. Jest cały we krwi. Nie! Dookoła niej ogień. Za ścianą płomieni dzikie rżenie. Jednorożce stają dęba, potrząsają głowami, biją kopytami. Ich grzywy są jak postrzępione bojowe sztandary. Ich rogi są długie i ostre jak miecze. Jednorożce są wielkie. Wielkie jak ryceryskie konie. Znacznie większe od jej konika. Skąd się tu wzięły? Skąd wzięło się ich tu aż tyle? Płomień z rykiem szczela w górę. Czarnowłosa kobietą nosi ręce, na jej rękach jest krew, jej włosy rozwiewa żar. Płoń, płoń falka! Precz, odejdź. Nie chcę ciebie, nie chcę twojej mocy. Płoń falka, nie chcę. Chcesz, pragniesz. Pragnienie i żądza wrą w tobie jak płomień. Rozkosz zniewala cię. Tu jest potęga, tu jest moc, tu jest władza. To najrozkoszniejsza z rozkoszy świata. Błyskawica, grom, wiatr. Łomot kopyt i ryżenie szalejących dookoła ognia jednorożców. Nie chcę tej mocy, nie chcę, wyrzekam się jej. No, z tego rozdziału wybór miałem bardziej ograniczony, no ale mogłem się zdecydować na przykład na rozmowę jednorożców. No ale wydaje mi się, że wizja Ciri jest zbyt istotna, ponieważ to wyślecenie się przez nią mocy to jest bardzo kluczowy element. I to z takiego można powiedzieć technicznego punktu widzenia, ponieważ nie będzie mogła rzucać zaklęć, a także z punktu widzenia jej rozwoju jako postaci. No niekoniecznie w dobrą stronę, no ale to już jest co innego. Z ostatnim rozdziałem zrobię trochę inaczej, ponieważ yy, jak każdy, kto słuchał poprzednich odcinków wie, że zawsze zaczynałem od introdukcji, od yy, cytatu, który poprzedza jakby rozdział, no ale nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku, więc postanowiłem nadrobić to niedopatrzenie. Zwłaszcza, że powiedzmy ten fragment jest trochę powiązany z yy, tym, z który przed chwilą przytoczyłem. Gdy podłożono ogień pod stos zbrodniarki i gdy ogarnęły ją płomienie, lżyć owa poczęła zebranych na placu rycerzy, baronów, czarodziejów i panów rajców, słowy tak okropnymi, że groza wszystkich przejęła. Choć w przódy wilgotnymi jeno polany stos obłożono, by diablica nie szczezła za prędko i snadniej katuszy ognia zaznała, teraz czym prędzej rozkazano suszu dorzucić i kaźnie zakończyć. Ale iście demon siedział w onej przeklętnicy, bo choć już skwiercała czała grzecznie, o krzyku boleści nie wydała, jeno straszliwsze jeszcze klątwy miota dzieła. Zrodzi się mściciel z mojej krwi, zakrzyknęła w głos. Zrodzi się ze skalanej, starszej krwi niszczyciel narodów i światów. On pomści mękę moją. Śmierć śmierdzi pomsta wam wszystkim i pokoleniom waszym. Tyle jeno zdołała wykrzyczeć, nim zgorzała. Tak zginęła Falka, taką karę poniosła za przelaną krew niewinną. Roderick de Novembre, historia świata, tom drugi. Ten cytat trochę przypomina to, co mówił Codringer. No, może nawet stąd to, to wziął, chociaż podejrzewam, że nie, bo on mówił o dokumencie, a nie książce. No w każdym razie tu też mamy o tej skalę, a nie tej krwi, o której wspominał. Swoją drugą tutaj, jak mi się skarżyły, dwie inspiracje, takie powiedzmy historyczne. Rebelia Falki trochę mi przypomina, chociaż tutaj Falka była przecież, jak się dowiemy, następnym razem księżniczką. Ale przypomina mi trochę, wydaje mi się, że jej przebieg, ten. ta brutalność, przypomina mi trochę rzeź galicyjską. No wtedy chłopi, w telegraficznym skrócie, chłopi wtedy mordowali szlachtę pod przywództwem Jakuba Szeli. No, te wydarzenia no, zapadły w pamięć, bo i hecha pobrzmiewają w Weselu Wyspańskiego, no a na przykład też Jakubem Szelom i tymi zdarzeniami inspirował się tak z bliższych nam i gatunkowo, i bliższy nam i gatunkowo i czasowo Radek Rak. Ale jeśli chodzi o drugą inspirację, to trochę, yy, nie wiem, to jest już takie zupełnie luźne skojarzenie, bo tutaj ona mówi, że śmierć śmierdzi pomsta Wam wszystkim i pokoleniom Waszym. To mi to trochę przypomina to jak w Biblii po przy wydaniu wyroku na Chrystusa, tu krzyczy, że o Jezusie, że krew jego na nas i na dzieci nasze, gdy Piłat mówi, że on nie ponosi winy za jego śmierć. No ale to jest bardzo luźne skojarzenie. No, warto też zauważyć na stylizację tego fragmentu. No tutaj widzimy wyraźnie takie trochę staropolską Stylizacji. Czyli nie mamy czym prędzej, tylko czem prędzej, albo nie wilgotnymi, tylko wilgotnymi. No dobrze, no to tak już y, powoli kończąc. Y, no, powiem tak: mam trochę zarzutów wobec tej książki. Generalnie. Y, Kilka rzeczy zbyt długich. Zdecydowanie za dużo jest tu jednak o pustyni, bo tu dość szybko zaczyna się powtarzać. Ja wiem, że to na pustyni też tak jest, no ale jednak nie powinno się zanudzać czytelnika. Także rozmowa Nisiru z Łopaczami jest rozleczona i wnosi w sumie niewiele. No dowiadujemy się czegoś w życiu w Nilgardzie, no ale to na samym początku, a potem to już jest taka, taka sobie rozmowa. No i powiedziałbym, że to pozbawienie Ciri, to wyrzeczenie się przez Ciri magii jest trochę na siłę. Generalnie no Sokowski zrobił to, ponieważ tak byłaby zwyczajnie zbyt potężna. Po prostu trzeba było jej tą moc odebrać. No a tak, to wyrzeczenie się jej no, jest w jakiś sposób, chociaż chyba nie najlepszy. No ale to też nie powiem, że te wady jakoś tam przeważają nad zaletami. Wprost przeciwnie. Uważam, że są więcej rekompensowane przez Absolutnie genialny zjazd na Tanet albo bardzo dobry, bardzo ciekawy opis wojny. Ogólnie wydaje mi się, tak podsumowując to, co tu wymieniłem, przytoczyłem cytaty, że jest w czasie pogardy więcej takich niezapomnianych chwil, bardziej zapada w pamięć niż krew elfów, Więc chociaż jest to książka bardziej nierówna, to postawiłbym ją minimalnie wyżej nad, nad powieścią otwierającą sagę o Wiedźminie. Hmm. To nie wiem, jak wy uważacie. Jeśli macie ochotę, to możecie się tym podzielić: czy to w komentarzach na YouTubie, czy to, czy to y, poprzez maila y, pod adresem kamil.fantesty.com, gdzie też możecie się dzielić ze mną jakimiś swoimi sugestiami. Co do podcastu, jeśli widzicie coś, co można dość łatwo naprawić, to nie zawahajcie się. No, a poza tym no, ewentualnie możecie mnie znaleźć na Twitterze i Instagramie, gdzie jestem jako fantastyka krok po kroku. Za tydzień rozpoczynamy przygodę z chrztem ognia. Do usłyszenia. Cześć!